Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro oraz Aktor. Siema. I nagrywamy bodajże szósty odcinek z Project Zomboid. Dzisiaj sobie w sumie nie wiem, co porobimy, ale coś na pewno porobimy. Chyba mieliśmy jechać ostatnio do... Tartak. No, ogarnąć deski na okno. No tak, to prawda. O, to jest piła. Śrubokręty. Ten kanister ty wstawiałeś, czy nie? Czy on tu był? Był chyba. Ale to zajebiście, tu mamy dwa. I motyka jest nawet, na twarzy będziemy mogli robić. Ale mnie na razie intryguje ten kurczę strach na wróble. Jest mega ciekawy. Do niego można coś wrzucić. Prawie 50 sztuk. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Tu byłeś, czy nie? Gdzie? Tu jest jakiś kurnik. Ale chyba zwierząt nie ma jeszcze w Zomboidzie. Nie, ja idę szybko coś zjeść, możemy jechać na paru, tak. Ale ty prowadzisz, bo mnie dzisiaj głowa boli. No to byśmy się rozbili z parę razy i nic by było. I po samochodzie. Nie, no może nie. Napełnij, gdzie to jest, kurde, napełnij, dobra, pójdę sobie to napełnię. Garnka nie musisz napełniać. Dobra. Garnek włożę tam, gdzie był. Muszę jeszcze resztę złomu wrzucić tutaj. To chwila, wezmę sobie tylko broń do ręki, bo chodzę z młotkiem. Dobra. Teraz na razie też tu wrzucę. Maczeta jest w środku. W sumie ja też mam młotek i piłę, ale młotek i piłę chyba wezmę, wiesz? W sumie to po plecaku noszę. No. Zawsze się może przydać. Tylko polutować za dużo nie polutuję, bo już mam na limicie plecak. Co ty masz w plecaku? To jest w sumie czemu ja nie masz. Że co? A nie, zapomniałem, przecież mogę jeszcze torbę nosić sobie. No ale co ty masz w plecaku? W plecaku w sumie... A, mogę pistolet sobie wyjąć. No. Tylko muszę znaleźć miejsce. Tu do skrzynki wsadzę. Okej. Okay. Pistolet, palnik. Wezmę tylko leczenie. Dobra, to ja już czekam przy samochodzie. Okej. Rzeczy do rozbiórki ty bierzesz, co nie? Mhm. Dobra, to się to wyjebałem. To ja młotek zostawię i tak dalej. Kluczki masz w aucie. Dobra, jak tam nasza trasa wygląda tak w ogóle? No dobra, to fajnie. Gdzie jedziemy? Już co mi się wydaje, że... Czekaj, nie, my chcieliśmy ostatnio... ogarnąć. O tędy właśnie, jak jedziesz. Trzeba się kierę znaleźć i się przebić po prostu głównej trasy, żeby to potem sobie poogarniać. Ła, jaki lag. Sobie przy okazji zapalę papierocha w lewo. Nie zapalił sobie, fuck. I następna będzie w prawo. W sensie następna. I teraz trzeba się przyglądać po prawej stronie, gdzie dokładnie jest wjazd do tartaku. O,
O kurwa, jakie grupki. Słabo by było w to wejść. O. Aż strach złapałem. O, tutaj uważaj. Powolutku, 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 powolutku. Zwolnij. Tutaj w lewo za tym szarym samochodem. O, no powolutku, powolutku. Nie spiesz się, nie spiesz się, nie spiesz się. I jedź poboczem. Tu w prawo. O, no, no, no. Dobrze robisz, dobrze robisz. Ale nie, mogłeś prosto jechać, stary. No już teraz już mogłeś zostawić, jak było. I tu w prawo. Nie przejeżdżaj dziadów, bo maskę rozwalasz. Wiem, staram się. I tu jest chyba tartak, czy nie? Jeszcze chyba nie. Tutaj nie ma tego skrętu. Weź przejedź, tak delikatnie. Ale, dobra. Nie chciałem, żebyś tu w stronę jechał, ale okej. Aktor, przesiadaj się, bo ty nie umiesz. Odjedź dalej do tyłu. Odjedź. Kurwa, aktor. Było się V przesiąść. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj. Jedź, jedź, jedź. Tu wjeżdżam. Musimy sprawdzić, czy to jest tu. To jest ten parking. Ale wiesz, to jak tamtędy nie mogliśmy jechać, to mogliśmy jakoś tak ominąć pobocze. Ty tam się pierdoliłeś. I był problem. To było tu chyba. Chyba, że to jest proceduralna, wtedy mamy problem. I chyba jest proceduralna, czyli tu tartaku może nie być. Chyba, że on wcześniej był. To jest też prawdopodobne. Czekaj, zobaczę. Tego terenu akurat nie mam. Dobra, coś znajdziemy, spokojnie. Jeszcze bardziej chciałem właśnie, żebyś tak jechał, jak ja teraz jadę. Tyk. Ładny środeczkiem. Poszukać. Co mój Bóg. Zalomik, pyk. Widać, że kierowcy zawodowy. No słuchaj, ja do tej pory na oponach letnich jeździłem. To coś ty myślał. Widać, że wyszkolony. Ej, no ani razu w życiu nie miałem żadnej stłuczki nawet. Mam nadzieję, że długo jeszcze pozostanę na tym rekordzie. No i zaraz wykraczy i tyle będzie. Nie, no, mam nadzieję, że nie. Jezu, jak przycina mi delikatnie. No ale jak gościna, to pamiętam. Jeszcze jak masz zooma na maksa, to tak nie jest źle, ale... Jak odzoomujesz, to zębiaki naprawdę mocno zżerają podzespoły. Czekaj, bo już chyba się pogubiłem, delikatnie mówiąc. Nie, no to musi być w takim razie... proceduralna mapa. Bo wtedy na 100% był tam tartak, pamiętasz? Nie byłem, nie? No tak, ale z daleka było widać, że były takie bale poustawiane. No. Niedobrze, no. Teraz zrobimy skan, ale... Ale myślę, że chyba nic z tego nie będzie. Jeżeli to nie wyjdzie, to po prostu pojedziemy na jakiś industrial, żeby znaleźć siekierę i z siekier sobie po prostu porobimy różne rzeczy. Ale wolałbym trochę na gotowo iść.
Oj, nie, co trasa? Jakie powoli kierowanie. No wiesz, rozpierdolić samochód to też nie sztuka. Zrobiłem to samo co i ty. No dobra, trudno. Ale tutaj to my spalnikiem musimy przyjść, kurwa, i te graty porozbierać, naprawdę. Mamy jeden palnik w bazie. Ale to trzeba byłoby zębiaki też powycinać. Coś tu jest tylko. Ciekawe, czy ten samochód może być... A to jest stacja paliw. Tylko też zębiaków sporo. Może wyjdźmy gdzieś i je powybijajmy. Czekajmy w zwiad. Po zwiadzie dopiero wyjdziemy. O kurwa! To nowa barierka, tak. Nie wiedziałem o tym. Mocno dostało po dupie wszystko w samochodzie. No cóż, nic na to nie poradzę. Nie zauważyłem jej. O, chyba jest tartak. Może. A przynajmniej są bale. Co tu jest? No tu nic nie ma. No ci się rozebrać tego nie da. Serio? Bal drewna jest jeden, waga 9. To jeden bal drewna znalazłem. O, drugi jest. Gratulacje. Już jestem przeciążony. Zapomnieliśmy wyjąć kanistrów z paki, nie mamy gdzie wsadzić teraz. Będziemy wsadzać na tylnie siedzenia. Ja tu jeszcze się przejdę, zobaczę, czy jest cokolwiek. Są jeszcze inne bale w razie czego. Podejdź tutaj do tych bali. Tu stoi toj. Okej, okay, tylko klucze zostawiłeś, więc... A, chuja, mam ze sobą. To i tak musisz. No tak. Senność. Dobra, ale to nie jest problem, spokojnie. Na jednym tylnym siedzeniu jest już niestety coś, ale to sobie to wsadzimy tu. Dwa bale na jedno siedzenie wejdą. W mojej postaci jeszcze się jej zachciało. A masz coś do jedzenia? No właśnie, w tym problem, że nie za dużo. Ale to tak czy inaczej, twoja postać, nawet jeżeli w tej chwili jest głodna, to jej nic nie będzie. Po prostu masz healing zmniejszony. Ja nie wiem, co te bale drewna nam w sumie dają, czy my coś z nich możemy zrobić. Możemy je na deski sobie przerobić, w sensie patrzyłem na Wikipedii chyba tam. Tylko pytanie, czy tak po prostu możemy? Kręgosłup mi siada. W sensie możemy sobie te bale na przykład złączyć, jak będzie potrzeba, więcej przenieść. No w ten sposób. Nie wiem, czy na przednie siedzenie. Tak, na przednie siedzenie wpierdoliłem jeden bal. Dobra, na razie nam tyle starczy, wraz czego wiem, że coś tu jest. A teraz idziemy. Jeszcze pozwiedzamy trochę. Bo jak... dopiero na końcu te takie, te wielkie jakby budynki, co tam były, może niewielkie, ale... No, które wielkie budynki? Te na początku? No w sensie te, no co teraz przejeżdżaliśmy tu obok. Stacja była benzynowa tylko. I co, że tej szopy czy nic nie ma? Bo może na przykład jakiś, wiesz, siekierka czy coś? Zombiek był? Zombiek był. Jakieś dziwne dźwięki tylko słyszę. No bo właśnie jednego ubiłem.
Tam było coś, czy nie? Młotek drewniany, klej do drewna, pudełko gwoździ razy 3, pudełko wkrętów i deska. No to weź to wszystko. Klej też się może przydać. Czy pudełka gwoździ wziąć? Dobra. Tak, tak, tak. Deskę zostawić, czy mamy? Bierz! My po deski w sumie przyjechaliśmy stricte. Fajnie. Młotek drewniany też już wezmę. No weź, no. A jeszcze tutaj mamy ten... Generator. No, chcemy czy nie chcemy? Zawsze może się przydać. To do bagażnika mógłbym wsadzić, gdyby tam było miejsce. A nie wstawimy. Na siedzenie możemy wstawić. Ale on się nie zmieści chyba. Na siedzenie się zmieści. On ma, pamiętasz, dużo... Ile ma? 20 kilo? A nie miał ostatnio przed tym coś koło... Nie wiem. Weź go podnieś, zobacz. Okej. Okay. Tak mogę go jeszcze unieść, nie? I tak jak ci się w plecku nic nie dzieje, to spoko. Znaczne obciążenie niesienie jest ze sobą trochę za dużo, ale nie mam żadnych efektów. No i git. Przejdziemy się po tych budynkach, sprawdzimy, czy przypadkiem nie znajdziemy jeszcze czegoś. Jest jakieś osiedle duże. Ale zombiaków od zajebania. Tutaj wcześniej, zamiast tych domków, był tartak na 100%. Food market. Trzeba też pamiętać o tym, że to tu jest. Jeszcze się bardziej w prawo przejadę, zobacz co tu jest. Może też się po... Ucie! W nos! To se pojechałem chyba. Chciał powiedzieć, ale się już podstrzyło. Przyjechałem. Tam jest jakaś ścieżka do góry. Dobra, tu nic nie widzę. To pojedziemy sobie w górę. Kolejna stacja benzynowa i dwa samochody policyjne, które też możemy zlutować za jakiś czas. Karabiny będą. Aczkolwiek karabinów to i tak nie będziemy używać zbytnio. Na pewno. No może. Ale kiedyś. Ja zawsze będę nosił przy sobie. Nie wiem po co, ale okej. Okay. Na ewentualność. Ciekawe, gdzie nas ta trasa w ogóle doprowadzi. To krąży i krąży i krąży. Gdzie my jesteśmy tak w ogóle? A my robimy kółko od miasta. Nie wiem, może gdzieś dojedziemy. Jakbyśmy gdzieś tartek znaleźli. Kurde, ale to by było fajne. O, kolejna horda. Gdzieś znów będzie horda, bo mi się aż przycięła gra. A może i to nie jest trasa do miasta? Nie, to nie jest trasa do miasta. Ale zobacz, jak pusto. No widzę. Aż się przyjemnie jedzie. Silnik zgasł. Może jak na takiej pustkowie, jak na takiej pustkowie. Kompletnie gaśnie.
się będziemy wtedy pierdolić znów z piechty. I to nawet nie krótki kawałek, tylko... No nie, bardzo długi. Dłuższy niż tamten. Co, tory? Co, coś tutaj... To się zbugowało, czy to jest elektrownia? Tak, to jest elektrownia, są linie. Idziemy wzdłuż? O, spoko. Gdzieś dojedziemy, naprawdę. Gdzieś dojedziemy, właśnie. Znów zgasł. I zaraz tak nie odpala. Nie no, silnik się chyba nie wybił. Teraz byłoby przejebane na takim pustkowiu. Powiem ci, że chyba bym nie wracał już wtedy w tamto miejsce. W sensie wróciłbym, ale jakbym znalazł samochód. Jak to wygląda na mapie, bo aż się boję. Daleko i jeszcze dalej. Powiem ci tak, jesteśmy niedaleko miejsca, gdzie ostatnio się zjebaliśmy, pamiętasz? No, chyba nawet wiem, gdzie to no, może prowadzić. Nawet też mi się wydaje, że wiem. Że to, ale nie, to prowadzi w inną stronę, bo to było gdzieś... Niżej, tam. Na południe. Bo nawet sobie tam taką smutną minkę zrobiłem, że tam samochód nam pierdał. Wesoło. No wtedy było wesoło, faktycznie. Oj! Zmierzamy na południe. Nie zapowiada się dobrze. Ej, ale ładna droga tu jest. I w sumie wracamy. Ej, no ja już tu mam mapę odkrytą. A, bo my tu samochodem... Jak nam niedaleko, kurde, brakowało, chłopie, zobacz. My byliśmy obok tej linii wtedy. Tak niewiele. Kawałek taki. Mogłem jednak ryzykować i jechać dalej wtedy prosto. Moi kochani, pewnie nie wiecie, o czym mówimy, ale na ostatnim save, jak graliśmy prywatnie, to wpieprzyliśmy się samochodem w las. I w tym lesie już zostaliśmy tym samochodem, bo nie mogliśmy wyjechać. I było problematycznie. No było. Mocno problematycznie. Jaka tu jest cisza, fajna. No liczę, że dojedziemy do jakiejś elektrowni. Coś już słyszę. Ja coś widzę po prawej stronie chyba. Oho, to coś... Co? No, w sensie widzę tam drogę jakąś. A, no właśnie, bo to jest droga, tak? A podjadę trochę bliżej, zobaczę. Nie będę wierzył w las oczywiście. A, no jest droga, faktycznie. To co, drogą czy jedziemy? Nie, jadę prosto nadal za tymi liniami. Dzisiaj mamy zwiedzanie mapy. I zaraz silnik gaśnie. Nie no, mówię, nie walimy w nic ani z tych rzeczy, więc nie powinno mu się nic stać. Zresztą jesteśmy już niedaleko naszej bazy, czy no może nie bazy, ale niedaleko ogólnie miasta. Aczkolwiek jestem znacznie zmęczony. Do drogi dojechaliśmy. Ale i tak idziemy dalej. I dojeżdżamy do jakiegoś miasta. Ciekawią mnie te linie. Też jestem też bardzo głodny i znacznie zmęczony. Kliknij V i spróbuj się przespać. Najpierw zatrzymaj, można, tylko trzeba się zatrzymać. Tak? Tylko nie radziłbym, jak jesteśmy głodni. No, to mogłoby być słabe. Gdzie my jedziemy?
Ej, ale chyba jakieś zwierzaki są, bo ja co jakiś czas słyszę indyka. Nie wiem, czy ty też. Więc może jakieś zwierzaki są. Dobra, jak teraz jakaś droga się natrafi, to spierdzielamy stąd. Ale żeśmy daleko zajechali. Jak wiesz, że mu po prawo. Widzę właśnie. Mamy miasto i silnik zgasł. Po prawo mamy właśnie takie miasto. Dlatego mówię, następna droga już po prostu zjedziemy i wracamy. O, wielkomowa. Już się kutafiksy zrespiły. Jak znajdziemy jakiś sklep po drodze, to trzeba zajechać. No, głodny. Miałem znaczne zmęczenie, więc i tak dużo nie zrobię. Jak wygląda trasa? No, dojedziemy chyba do głównej i się wrócimy. Czekaj, bo tam coś w sumie był ktoś, taki zombiak, ale możesz jechać dalej jednak. Jak jakiś zombiak, nie rozumiem. Ja w sensie policyjny, kamizelka i tak dalej. Nie mam na ten razie czasu. To jest chyba sklep. Można zajechać, zobaczyć. Dinner. Dobra, trzeba wejść. Tylko zombiaków też jest od chuja. Jesteś pewny? Nie, czekaj, bo ja sobie samochód, broń zakładam. Cię prawie ugryzło, wiesz o tym? Już nic nie ma. Silnik chyba zgasł, prawda? Nie. Nie trzeba go gasić, on ma automatyczne wyłączanie. Tylko nie roztłukuj, kurwa, błagam cię. Nie, tylko. Chodź mi tu pomóż. Tam jest rozbite. I otwarte z tej strony. Zamknij drzwi. Zamknij drzwi. Wiesz, że ty go uderzyłeś u mnie z tej strony, tu? Serio? Jakiś ślad musiał być. Rozbiły kolejny. Ziemniak. Leżeć, powiedziałem. Wiesz, że jak nie masz jakiejś choroby, to możesz sobie czas zaoszczędzić, znaczy broń zaoszczędzić. Jak co, nie masz? Jak jest czas, to można sobie broń zaoszczędzić, jakby wytrzymałeś broń, trochę zaoszczędzić. W jaki sposób? W sensie nogą dobić. A jak to się robi? Spac, jak jest powalony. Tak? Mhm. No widzisz. Wtedy tak. Sobie zaoszczędzasz trochę zapasów broni. No tak. Młotek, kłódka, przepychacz, gogle ochronne? Wezmę... W sumie nie wiem, co tu możemy zjeść. Brać młotek? Wezmę. Mamy tego tyle, że nie wiem, po co by ci było, ale... A, wezmę. Zawsze się może zepsuć, czy coś. Dobra, byłam. O kurwa! O! Uważaj! Spierdalaj stamtąd! Faktycznie, da się nadal. Dobra, nie radziłbym. Już teraz jak żeś... A, żeś aktor, nie wiem po co żeś tam wlazł. Uciekaj stamtąd.
Zamknąłeś drzwi? Dobra, bierz żarcie i tak dalej, spierdalamy, bo już mam za sobą nastojąco. Ketchup, wsierka do... Naczyń... Patelnię wezmę. Jakieś rondle i tak dalej, też biorę. Potułki. Bo to ci się przyda chyba do gotowania, nie? Proszek do pieczenia, oliwa z oliwek. Wezmę masło na razie czego. Masło. Nie wiem, czy jestem potrzebny. O kurwa. Czy ty mi zamknąłeś drzwi? Nie. Ja sam sobie widocznie zamknąłem. Tam ci nie dają za wygraną. Nie. Zawiasy zaraz wyrwał, bo już słychać. Dobra, ja sobie tylko butelkę na szybko napełniam i spierdzielamy stąd. Ja już jestem gotowy, nie wiem jak ty. Może mieć. Jaką masz senność? Mega. Dobra, wracamy. Dawaj szybko, dobra, dawaj aktor, dawaj. Nie ma czasu na pierdoły. Myślę, że dzisiaj sporo zwiedziliśmy. Myślę, że to na dzisiaj wystarczy. W sensie, no, na bieżący dzień. Na pewno mamy tam coś obok. Zobaczę co, ale... Industrial jakiś. Nie, aktor, nie, ja jestem za słaby na tą akcję w tej chwili. To są same industriale, chociaż nie, to jest chyba jakiś społeczny. Bo nawet nie mamy jak wrócić w tej chwili do bazy, co jest najgorsze. Więc priorytet to jest powrót do bazy. No boję się, że po prostu zaraz pierdyknę w czasie jazdy spać. No właśnie, to ma jest ryzyko. Zresztą nasze DPS i tak dalej są naprawdę bardzo słabe w tej chwili. I obawiam się, że jest to nieopłacalne. W sensie nie mamy żadnego uzbrojenia i... Znaczy uzbrojenie mamy, tylko nie mamy siły. W sensie też by się przydało trochę lepsze, nie? Znaczy ja mam maczetę, więc wiesz. Ty masz maczetę, ja mam toporek. Masz toporek? Znaczy toporek, no czekaj, już ci mówię, bo znowu zapomniałem tej nazwy, ale tasek. Tasek, kurwa toporek. Włócznie sobie robię. Włócznie są podobno słabe. Ale zawsze jak nie zrobię, to się nie dowiem. Daleko mam jeszcze do bazy? No trochę mamy jeszcze. Zajeżdżamy do naszej bazy tej głównej, czy nie? Znaczy głównej, tej starej? Można. Może jakieś jedzenie będzie, albo można się przespać po prostu. Deski byśmy wzięli. Teraz znowu za kablami jedziemy. Kabelki to jest przyszłość. No, przyszłość, której zaraz może zabraknąć, to jak odłączą wodę i prąd. Przez sobie mamy agregaty, mamy jeziorko blisko. Nie będzie źle.